Nowy ambasador USA w Polsce zaprzysiężony Mark Brzeziński zaprzysiężony na ambasadora USA w Polsce. Wiceprezydent USA Kamala Harris wręczyła w środę Markowi Brzezińskiemu nominację na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. To oznacza, że wkrótce amerykańską placówką w naszym kraju przystanie kierować Big Saliu, jej obecny Hark Dafaires. Przed tym wydarzeniem Brzeziński ujawnił, czym zamierza zajmować się po objęciu stanowiska. Zaprzysiężenie Marka Brzezińskiego na ambasadora USA w Polsce zorganizowano w środę w Białym Domu. Oficjalną nominację wręczyła mu wiceprezydent Kamala Harris. Brzeziński przysięgał na Biblię trzymaną przez jego córkę Aurorę oraz siostrę Mikę. Zgodę, by to on stanął na czele amerykańskiej dyplomacji w naszym państwie, wydał Senat USA w połowie grudnia. Kilka dni później Mark Brzeziński spotkał się z Markiem Magierowskim, ambasadorem RP w Stanach Zjednoczonych. Nasi dwaj nowi ambasadorowie po pierwszym spotkaniu w Waszyngtonie, gotowi do pracy, aby dalej wzmacniać i intensyfikować nasze historycznie silne, obustronne więzi. Powodzenia dla Was obu, pisał wówczas Big Saliu, który do czasu przyjazdu Brzezińskiego do Polski, kieruje amerykańską placówką. Brzeziński w Polsce chce promować praworządność i prawa osób. 1 grudnia Mark Brzeziński mówił w Senacie USA, że w jego rodzinie słowa "Niech żyje Polska i jeszcze Polska nie zginęła" coś znaczyły, wspólne wartości i gotowość do ich obrony. Zapewniał wówczas, iż będzie kontynuował promocję praworządności, praw podstawowych i praw człowieka, w tym osób. W kontaktach z polskim rządem obiecał też poruszać temat wolności mediów. Mark Brzeziński, kim jest nowy ambasador USA w Polsce? Mark Brzeziński za kadencji Baracka Obamy był ambasadorem USA w Szwecji. Wcześniej m.in. dyrektorował w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, zajmując się tematyką Rosji, gdy lokatorem Białego Domu był Bill Clinton. Z kolei w 2020 roku, gdy o prezydenturę w USA zmagali się Joe Biden oraz Donald Trump, doradzał pierwszemu z kandydatów. Brzeziński zna języki polski i francuski, a 13 lat temu odznaczono go Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP. Jest synem Zbigniewa Brzezińskiego, polsko-amerykańskiego politologa, który w latach 1977-1981 doradzał prezydentowi USA Jimmy'emu Carterowi w kwestiach bezpieczeństwa. Opracowanie: Wiktor Kazanecki.